Siemeczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat trzy nowe endingi, które dostaliśmy wraz z mapą Lost Island. Omówimy sobie ich umiejętności. Na pierwszy ogień bierzemy Amargazaurusa, największy z tych trzech, które dostaliśmy i jedyny, który posiada siodło. Siodło, które jest dosyć nietypowe, ponieważ jeździec znajduje się po prawej stronie naszego stworzenia. Co jest dosyć fajne, ponieważ możemy dzięki temu zasłonić się przed niechcianymi strzałami na PvP. Na PvE raczej będzie miał małe znaczenie ten dinozaur. Przejdźmy zatem do jego umiejętności. Pod lewym przyciskiem mamy atak głową. Pod prawym przyciskiem mamy tryb celowania, do którego zaraz przejdziemy. Pod C mamy wybór kolcy. Kolcy mamy aż trzy rodzaje. Gorące, które mam aktualnie wyekwipowane, podpalają dany obszar i zadają damage stworom oraz graczom znajdującym się na tym obszarze. Przetestujmy to sobie na tym żółwiu. Jak widzicie, dostają damage. Nie jest on jeszcze podpalony. Żeby został podpalony, musi przebywać na tym obszarze troszkę dłużej. O, właśnie to się stało. Został podpalony, dostaje teraz damage z czasem. Nie jest on jakiś rewelacyjny. Przed chwilą udało mi się zabić Dilo na levelu 90 i powiem wam, że trochę to trwało. Fakt faktem, ten Amargazaurus nie jest jakiś wysoki level, bo 50 któryś po oswojeniu był. Damage'u ma dosyć sporo, bo mam na moim single playerze są statystyki zboostowane, także no nie wiem, czy to będzie miało jakieś użycie na PvP. Zobaczymy, czas pokaże. Dobra, przejdźmy do kolejnego kolca. Jest to kolec lodowaty, że tak powiem. Działa on na podobnej zasadzie, tylko zamiast podpalać mrozi. W sumie moglibyśmy sobie przetestować, czy te kolce w sumie będą się niwelować. Wyszczelmy sobie tutaj na tym terenie, a niestety zniknął nam ten czerwony. Zaraz sobie to przetestujemy, tylko najpierw zacznijmy od tego lodowatego. Jak widzicie, zwalnia tego żółwia na ten moment i powinien go za chwilę zamrozić. Całkowicie. O właśnie, jeszcze się rusza. Właśnie, właśnie został zamrożony. Wydaje mi się, że ten efekt dużo lepiej działa niż to podpalanie. Być może to podpalanie właśnie, tak jak mówiłem, jest zależne od damage'u. O tym się przekonamy, testując te dinozaury z czasem. Na tą chwilę to zamrażanie działa dosyć ciekawie. Dobra, kolejnym i ostatnim trybem jest to kolec, nie wiem jak to nazwać po polsku. Nazwijmy to kolec do armorki. Redukuje armorkę danego stworzenia, czy tam gracza też, podobno do aż do primitive. Nie wiem, nie testowałem tego, nie sprawdzałem, w sumie zobaczymy. Ja nie mam armorki w sumie żadnej przy sobie, a nie, mam hełm na sobie. Zredukuje mi to? Niestety nie. Musiałbym dzikiego Amargazaurusa zdenerwować i to sprawdzić. Ogólnie podobno ma redukować nawet armorkę z siodeł dinozaurów, także dosyć ciekawy feature do obrony, że tak powiem, naszych baz, bo jak ktoś będzie chciał nam wysołkować działka nasze, to można zredukować jego tankom armorkę i będą dostawały większy damage od działek, także dosyć fajne. Przy okazji możemy się zasłonić ciałem Amargazaurusa. Jak widzicie, korzysta on z tych kolcy z grzbietu. Postarajmy się teraz w sumie wyszczelić je wszystkie. Przetestujemy sobie właśnie teraz ten ognisty tryb i lodowaty w jednym momencie. Przełączmy kolec na szybko. Dostaje damage. I teraz tutaj drugi. Jak to będzie działać? No niby go dalej podpala, ale nie widzę, żeby go zamrażało. Nie widać, żeby go zamrażało. Czyli ogień... Czyli tak naprawdę ogień przezwycięża tutaj nasz lód. Tak, jak tylko wyszedł na lodowe, od razu mocno zwolnił. Jak widzicie, ten slow jest dosyć duży. Także wydaje mi się, że ten lodowaty tryb i redukcja armorki będą lepiej, częściej używane niż to podpalanie. Przynajmniej z tych pierwszych testów. Jak widzicie, w lewym, znaczy może nie w lewym, tylko na dole przy pasku, przy naszym hotbarze mamy ilość kolcy i wybrany tryb. Tak naprawdę do wyboru mamy 20 pocisków, jak je zużyjemy, no to z czasem odrastają te kolce temu naszemu Amargazaurusowi. Spróbujmy teraz nastakować trochę ten ognisty efekt i zobaczymy, jak to podpali tego żółwia. Zrobimy mu tu taką ścieżkę płonącą,
jak w jakimś plemieniu. Zobaczymy, jak to się na nim sprawdzi. Margazaurus podobno jest też dobrym pływakiem. Zaraz sobie to przetestujemy, tylko wystrzeliłem mu wszystkie te kolce. Chodź w tą stronę z powrotem, koleżko. Oj, zginął, 55 level, dosyć szybko go spajczyło. Znaczy szybko, powiedzmy. Idzie kolejny, także zrobimy teraz temu próbę ognia tutaj. No w takim przypadku kilka tych amargazaurusów może zrobić robotę. Można podpalić cały teren jakiemuś nieprzyjacielowi w bazie. Myślę, że wtedy to może dawać jakiś efekt. Ciężko na pewno by się mieli bronić, bo tak można by było im narzucać tego pod drzwi tak naprawdę do bazy, pod wejście do jakiejś jaskini. Na pewno by im to utrudniło obronę. W tym czasie inni teammate'ci mogliby tankować działka. Dosyć ciekawe. No dobra, 90 poziom. No nie powiem, że zginął szybko. Trochę to zajęło, aczkolwiek żółwie mają trochę HP, no ale to jest dziki żółw, także myślę, że... No nie jest to rewelacyjne. Dobra, skoczmy do wody. Jak widzicie, tutaj już dwa te rogi nam odrosły. Zobaczmy, jak one szybko odrastają. Rośnie nam trzeci i to widać dosyć sprawnie rośnie. Także nie jest to złe. Właśnie, a propos tych rogów jeszcze. Rogi te możemy sobie wziąć do ekwipunku. Właśnie w ten sposób. I możemy je wrzucić do sapa, który... do tapa, przepraszam, który zdobywa nam sapa z drzew na Redwoodzie. Przyspieszy nam dzięki temu ilości, przyspieszy nam czas, w jakim to zdobywamy i zwiększy ilości tego sapa, który dostaniemy z tego tapa. Dobra, sprawdźmy, jakim on jest tutaj pływakiem. No szczerze powiedziawszy, nie jest to rewelacja, ale nie jest też źle. Dosyć taki średniaczek jest, nie? No do spinki to nie ma podjazdu oczywiście. Ale nie jest wolnym dinozaurem, jest dosyć szybki. Zwrotny? Bardzo. Nie jest źle, moim zdaniem, także dosyć fajny dinek. Kolejnym stworzeniem, które dodali, jest Cinemacrops. Glider i spadochron w jednym, tak naprawdę. Przyczepiamy sobie gościa na plecy, dzięki czemu możemy powoli się wznosić, trzymając spację. Bądź też po naciśnięciu dwa razy, a to musimy być na ziemi. Po naciśnięciu dwa razy szybko spacji dostajemy boosta do góry szybkiego. U mnie to nie zużywa staminy, ale wyłączę w sumie teraz sobie GCM-a na tą chwilę. Ok. I zobaczymy, jak to wpływa na jego staminkę. Jak widzicie, jego stamina spada. Nie jest to takie szybkie, jak miałem przed chwilą na GCM-ie, sorry za to. Zapomniałem go wyłączyć. Ale jak widzicie, dosyć sprawnie nas chłopak unosi. Po naciśnięciu C przechodzimy w tryb szybowania. Gdy jesteśmy w trybie szybowania, możemy wcisnąć Shift, aby przyspieszyć. Oczywiście wtedy troszkę opadamy, pochylamy się w dół i zmniejszamy naszą wysokość. Przytrzymanie C miał wywołać tryb spadochronu u niego. Miał działać jak spadochron. Niestety nie mogę tego włączyć. Od razu włącza mi się glider, gdy tylko przytrzymam C. Dziwne. No być może to nie działa na tą chwilę, być może to potrzebuje poprawki. Tak jest napisane na oficjalnej wiki. Cinemacrops ma jeszcze jedną umiejętność w sumie, o której nie wspomniałem. Ma on coś takiego jak krzyk. Straszy zbliżające się do nas małe stworzenia. Potrafi je wystraszyć. Takie jak Dilo, Dodo i nawet trochę większe chyba te stworzenia. Listę powinienem wam wkleić tutaj gdzieś na ekranie. Zobaczmy sobie, czy jest coś takiego, że my jesteśmy w stanie tutaj gdzieś to sprawdzić. O, jest Dilo. Zobaczmy. Jak widzicie, wystraszył go, pomachał skrzydłami. Nawet się zaświeciły, co dosyć fajnie wygląda. Dilo ucieka. Fajne. Nie wiem jeszcze, jakie to są do końca stworzenia, na które on działa, ale wy już powinniście wiedzieć, powinniście mieć to na ekranie. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że te małe stworzenia pomagają nam nosić więcej rzeczy. Mianowicie zmniejszają one wagę przedmiotów, które mamy w ekwipunku, o ile dobrze to rozumiem.
Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Tego jeszcze nie przetestowałem. Ostatnim i chyba najfajniejszym stworzeniem, jakie dodali, jest Dinopithecus. No mnie akurat trafił się rudzielec. Dobra, jego umiejętności są dosyć ciekawe. Potrafią wspinać się na linkach. Wystarczy chyba tutaj podskoczyć, o ile dobrze pamiętam. I chyba nacisnąć jeszcze raz spację w pobliżu. Otóż to. Fajna animacja wspinania się po tej lince. Możemy oczywiście się obrócić, tylko w jaki sposób? Ok. Dobra. Wciskając do tyłu, czyli S, możemy się obrócić. Gdy poruszamy się w dół, wciskamy sobie Shift, możemy się ześliznąć dosyć szybko. Opiszonym. Zobaczmy do przodu. Do przodu Shift niestety nic nie robi. Ciekawe, czy jestem w stanie przeskoczyć. Nie jestem w stanie za bardzo. Nie, on skacze tylko do przodu. Myślałem, że będzie w stanie skoczyć na boki, przeskakiwać między linkami. To by było też fajne. Dobra. Pod lewym przyciskiem mamy atak. Gdy się poruszamy, jest to ugryzienie. I pod prawym przyciskiem mamy takie uderzenie slam attack. Pod C niestety nic nie robi, ale pod X, moi drodzy, pod X mamy to, co jest najciekawsze. Rzucanie kupą, którą wyciąga sobie z tyłka, tak. Dobrze widzieliście. Łapie się za tyłek i może rzucać kupą. Aby wybrać tryb, w którym czym chcemy rzucać, bo możemy rzucać samą kupą, możemy rzucać też granatami, a możemy rzucać kupą połączoną z granatami. Moi drodzy, przytrzymujemy kontrol i wtedy wyskakuje nam tutaj to menu kołowe, z którego możemy sobie wybrać. Przetestujmy sobie zatem obydwa, w sumie trzy tryby. Na czym tu możemy sobie przetestować? O, nawet gryfa mamy. Wiemy już, gdzie są gryfy na tej mapie. Dobra, mamy tutaj ptoka. Najbardziej znienawidzonego dinozaura przeze mnie. Rzucimy sobie najpierw w niego kupą. X trzeba przytrzymać, tak jest. Ciekawe, czy trafię w ogóle w niego. No i to będzie problem. Ok, mamy lekki cooldown na tym. Nie dostał, dobra. Weźmy sobie jakiś większy cel. Do doska, spróbujmy. O, może jednak nie. Może sobie przetestujemy na raptorku. Tylko wybierzmy sobie z granatem kupę. No niestety to z tym granatem rzuca dosyć mizernie, że tak powiem. Rzućmy najpierw w niego kupą, a później spróbujemy rzucić w niego granatem zwykłym. Dostał. Jest zwolniony. Teraz wybieramy ten z kupą, tylko czekamy na cooldown. Uda mi się go trafić. No, niestety przyspieszył. Dobra, jeszcze jedna próba. Ciekawy jestem, jaki to damage zadaje. Odskoczmy sobie, bo nasza mapa ma dosyć dobry skok. Szczerze powiedziawszy, nie przetestujmy to na shifcie do przodu, widzicie? Dosyć pokaźnych rozmiarów jest ten skok. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że Cinemacrops dzięki swojej umiejętności szybkiego podskoku do góry, takiego dasha w górę, jest w stanie wyskoczyć bardzo szybko z wody, co jest dosyć pomocne. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tego raptorka tutaj trafić. Dostał. Granacik. Nie mogę jeszcze rzucać. Spróbujmy dosyć blisko, ale chyba on zdąży przyspieszyć. No. Musielibyśmy najpierw rzucić granat mu pod nogi i dopiero potem go wziąć, rzucić tym granatem. Możemy lewym przyciskiem myszy jeszcze zbierać kupę, która jest na ziemi, także dzięki temu zbieramy amunicję nie schodząc i nie wchodząc w inwentory naszego stworzenia. Za amunicję kupy, oczywiście, bo granaty mogą być tylko jedne, służy dosłownie każda kupa, jaką tylko znajdziemy. Ludzka, dinozaura, sowy, pelet, także możemy użyć czegokolwiek chcemy. Dinopithecus potrafi też się wspinać na ściany. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie wspiąć się na tą skałę. Powinniśmy. Zaraz to przetestujemy. Tylko musimy być trochę bliżej tej ściany. O właśnie, bez problemu. Tutaj już są jakieś lekkie problemy. Ale po pionowej ścianie powinien zasuwać bez większych problemów. Zawsze możemy sobie podskoczyć. Odskoczyć i jeszcze raz się złapać.
No i dosyć fajnie to działa. I co? To by było na tyle, moi drodzy. Obgadaliśmy wszystkie dinki. O tym, jak je oswoić, zrobię oddzielny odcinek, także też zapraszam na kanał, subujcie, bo być może, żeby nie przegapić. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie jakiegoś lajka, być może komentarz. Dajcie znać, który z tych trzech dinozaurów najbardziej stworzeń, najbardziej wam się podoba. Mi chyba ten Dinopithecus, aczkolwiek wszystkie trzy są fajne. I wszystkie trzy są oswajane pasywnie, bez użycia przemocy. No tak nie do końca, ale o tym się przekonacie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.